Maćku, skończyliśmy spacer, oprowadzanie. Teraz idziemy sobie do autobusu, ale zobacz, mijając tak po drodze. Pokazujemy, co jest tak. Mamy takie właśnie betonowe klocki, tak? Tu tak. Tam zobacz. Tak. Tam jest cały szereg. To są fundamenty, czasami jakieś podmurówki właśnie tych baraków, które tu stały, ponieważ ten obóz jest dość dobrze znany, jest obfotografowany, jest zachowanych kilka planów tego obozu, to właściwie potrafimy powiedzieć, jakie było przeznaczenie każdej z tych budowli, a nawet jaka była historia, tak, bo tu czasami zmieniano. To zresztą pokazane jest też na filmie Lista Schindlera, że oni pierwotnie te baraki wystawili w niewłaściwy sposób, musieli je rozbierać, stawiać od nowa. Poza tym obóz cały czas się rozbudowywał, potrzebowali tam przesuwać różne rzeczy. Pracowano tutaj rzeczywiście w zabójczym tempie, bo sadystyczny komendant tego obozu narzucał jakieś zupełnie nierealne terminy. Bardzo często pracowano tutaj po nocy, że egzekucje także odbywały się po nocy. Także ludzie nawet w barakach nie bardzo mogli spać, bo mieli świadomość, że nie, kilkaset metrów od nich, czy tam 100 metrów od nich po prostu rozstrzeliwują ich kolegów. W każdym razie te wszystkie miejsca warto by jakoś zaznaczyć, bo nikt nie chce psuć jakby walorów turystycznych tego miejsca. Nikt nie chce naruszać piękna tego miejsca. Zresztą no to by było nawet trudne do odbudowania, to by była po prostu makieta. To nie jest jak w Oświęcimiu. Tak, mówiliśmy właśnie, że może jakimś budowle pomysłem takim bardzo prostym jest taki memoriał, który ma stanąć w okolicach placu apelowego dawnego. No wiemy, gdzie ten plac, on jest teraz tak trochę wystrzyżony. Ale to jest właśnie kolejna rzecz, że jak tu zacznie się ciąć trawę, to ta trawa będzie rosnąć w zabójczym tempie. Tak się stało na przykład w Parku Lotników koło Muzeum Lotnictwa. Nie, to zaczęli wycinać, żeby było ładnie, to ta zieleń po prostu zaczęła rosnąć jak opętana. Też trzeba znaleźć jakiś taki konsensus, tak? Modus vivendi, jakiś złoty środek, właśnie żeby z jednej strony zachować te walory parkowe i piękno, ale żeby to nie było takie piękno bezrefleksyjne. Tak, żeby można było się zatrzymać, zobaczyć może na jakiejś małej makietce, co tutaj się znajdowało. Zresztą takich makiet robi się dużo na mieście, więc może nawet jakieś różne fazy, ale to oczywiście jest zadanie dla całego zespołu ludzi i myślę, że to będzie praca jeszcze na wiele, wiele lat. No tak jak dzisiaj Adam Kalita mówił, coś zaczyna się od tego roku dziać. Temat jest... Jest to jeden z kolejnych obszarów dzielnicy, w którym w ostatnich latach coś się dzieje i dosyć spory fragment. Można powiedzieć, że to jest akurat nie ten kawałek Krakowa, który oprócz rynku krakowskiego dzięki filmowi Lista Schindlera jest najbardziej znany na świecie. Tak. Właśnie,